przeglądam Wasze wiadomości, Wasze komentarze, przeglądam Wasze sugestie i spośród nich wybieram te, które na ten moment ze mną rezonują i które mogłabym rozwinąć w jakimś z moich wideo. I tak dzisiaj nagrywam treść, która dotyczy jednej z próśb jednej z Was. I tu napisałaś, ażebym nagrała wideo na temat masażu piersi. I to jest takie coś, co czuję, że jest bardzo pięknym aspektem. Tak jak wiele rzeczy, o których mówię, a są związane z cielesnością, bo dla mnie cielesność jest pięknem, jest portalem do rozwoju, jest przepięknym takim sposobem na doświadczanie, smakowanie życia. Doświadczanie siebie na nowo, na redefinicję siebie. Masaż piersi jest jednym z takich przepięknych aspektów, które naprawdę czuję, że jest cudownie wracać od czasu do czasu. Dobrze jest zrobić z tego swój własny rytuał. Ja taki mam i co tydzień masuję moje piersi, bo tu, uwaga, kobiety na wysokości piersi mają serce. Tu jest czakra serca. Tu jest ten element kobiecej energii, który jest tym penetrującym świat. Mężczyźni swój aspekt, ten właśnie penetrujący, mają na wysokości genitaliów. My penetrujemy świat poprzez czakrę serca, poprzez nasze piersi. I fajnie jest po prostu. I myślę, że... Nie, powiem to. Cudownie jest uznawać właśnie to, że gdy wchodzimy do pokoju, one wchodzą pierwsze. A nasza pupa wychodzi ostatnia. Ale uszanujmy je, bo takie jakie one są, takie są piękne. I kilka słów właśnie o tym, jakie te piersi są dla nas. Jest wiele rzeczy, które ogranicza czerpanie przyjemności. Zwykłej, radosnej przyjemności z posiadania piersi i z tego, co mają w ofercie dla nas. I przede wszystkim to są kompleksy i to są historie, jakie nam wpojono i jakie później przybrałyśmy jako nasze. Że na przykład, co było też moim dawnym ogromnym kompleksem, bo moi drodzy, coś, co mnie bardzo dawniej martwiło, moja prawa jest trochę mniejsza od lewej, moja lewa wisi trochę bardziej, moje sutki też nie są równe. Taka prawda, trudno. Nie będę pokazywać dla wszystkich niespecjalnie dobrze ciekawskich. Natomiast to jest coś takiego, co bardzo martwi wiele kobiet, że one są nierówne, albo że są za małe, albo że są za duże, albo że już wiszą, albo że są w ogóle, nie wiem, cokolwiek. My się bardziej ich czepiamy, niż się nimi cieszymy. A prawda jest taka, że samo ich istnienie jest cudowne. Bo jeśli, uwaga, moja droga, tak bardzo dużo kompleksów masz na temat swoich piersi, to rzucam Ci w tym momencie wyzwanie. Spytaj swojego partnera, co on o nich myśli. Spytaj swojego kochającego partnera. Ja mówię o w tym momencie relacjach, które są oparte na miłości, które tworzą i powielają miłość i z nią działają, w których jest bezpiecznie, w których jasne są konflikty, ale są przechodzone. Gdy jesteś w toksycznej relacji, to z niej zwiewaj i nie gadaj z nim o tym, bo on, jeśli to jest toksyczna relacja, będzie wykorzystywał Twoją słabość i zaproszenie do takich odpowiedzi jako aspekt, który może obrócić przeciwko Tobie. Więc zwiewaj z tego. I warto się jeszcze równolegle zastanowić, co we mnie jest takiego, że przyzwoliłam na przyciągnięcie takiej relacji. To nie jest Twoja wina. Ale coś Cię taką ukształtowało i otworzyło na to, by wyczulać się na takie właśnie osoby. W każdym razie, tu jest koniec tego disclaimera. Ale naprawdę rzucam wyzwanie. Spytaj się swojego partnera, który Cię kocha, który lubi Twoje ciało, który chciałby, żebyś widziała się poprzez jego oczy, żebyś zobaczyła swoje piękno takim, jakim on je widzi. Spytaj się go, co ty myślisz o moich piersiach. I spytaj się go, jakie one dla ciebie są. Ja zaręczam. On będzie co najmniej je lubił. Co najmniej. Bo gdy ja zaczęłam się zaciekawiać raczej, zamiast kwestionować, okej, bo kwestionowanie zakłada, że co jeszcze? A zaciekawienie, co jeśli? Jest zupełnie inna postawa. Jedno i drugie to jest to samo, bo to jest takie dopytywanie, żeby zastanowić się, co jest poza tym, co się dzieje. Tylko, że jedno jakby idzie w stronę sprawdzenia, jakie to jest w rzeczywistości, a drugie sprawdzenie, jak bardzo mam rację. No i teraz co bardziej służy w tym momencie, no nie? No ale jeżeli wzbudzić ciekawość w sobie i zastanowić się, no powiedz mi, co ty o tym myślisz? A później, uwaga, zamknąć te jadaczki, okej, i posłuchać, to usłyszysz od swojego mężczyzny, że one są co najmniej ładne, a najczęściej, że są piękne. Ja się tym zaciekawiłam. Ja pytałam mężczyzn, co myślą o piersiach, co czują, gdy myślą piersi.
I tu mała dogrywka, bo kiedy mówię w ten sposób, to nie chodzi o to, że jakby rozmawiałam z mężczyznami, zapraszając ich do mówienia o moich piersiach. Po prostu mówiliśmy o piersiach. Pytałam ich, co generalnie, co ogólnie myślą, sądzą, czują względem piersi. Także zapraszam dalej do filmu. No to się spotykało co najmniej z entuzjastyczną odpowiedzią. Albo rozmarzonym wzrokiem. Więc jak można ich nie lubić, jeżeli one są takie fajne? Co z tego, że są asymetryczne? Co z tego, jeżeli czują? Jeżeli jest w nich potencjał orgazmiczny? O orgazmach z piersi też opowiadałam w jednym z moich wideo. Możecie je zobaczyć gdzieś tu w rogu tego wideo. Tam odwołuję. Natomiast jeżeli chodzi o sam masaż piersi, podejdź do tego jak do rytuału. No ja dla siebie mam taki rytuał. Raz, dwa razy w tygodniu rzeczywiście je masuję. Czuję, jakie one są po prostu wtedy inne. I dla mnie dawnej, i dla moich klientek, które zaczynają też to robić, dzieje się coś wspaniałego. Widać, jak one nabierają po prostu sprężystości. Widać i naprawdę czuć, że te nieduże rosną. Że te, które straciły jędrność, unoszą się. Że te, które nie czuły, nagle stają się takie wrażliwe i sensualne. Mało tego, energia piersi jest dokładnie tym, co dodaje pewności siebie. Dodaje takiej mniemuśności w ciele. Dodaje takiego poczucia, jest mi tu tak wygodnie w granicach mojej skóry. I nie ma nic bardziej pociągającego niż pewność siebie. Pewność siebie to nie jest arogancja. Pewność siebie to jest, wiem kim jestem. Wiem co potrafię. Wiem gdzie są moje ograniczenia. Po prostu to wiem. I z pokorą przyjmuję to, czego nie wiem. To jest pewność siebie. To nie ma nic wspólnego z arogancją. Zapewniam. A rytuał takiego pięknego traktowania swoich piersi można potraktować jako coś takiego, co będzie po prostu polegało na czułym dotyku. Jakim? I tu w następnej części wideo zaproszę Cię do tego. Numer uno, zadbaj o swoją przestrzeń. Niech będzie spokojnie, niech nikt Ci nie przeszkadza. Miej dla siebie ten czas. I uwaga, to nie musi być naprawdę dużo. Jeżeli miałabym Ci coś polecić i doradzić, no to ja sobie to daję, jak jestem po prysznicu i to jest 5-10 minut, ale to jest 5-10 naprawdę wysokiej jakości minut. Jeżeli masz ochotę, zrób z tego pół godziny lub więcej, ale daj sobie ten czas. I nie utrzymuj takiego poczucia, które blokuje większość kobiet, że to, Jezu, to będzie wymagało nie wiadomo ile. Nie, nie będzie. Jeżeli tylko sobie pozwolisz. Bo spytam się Ciebie, masz czas, żeby myć zęby? Masz czas, żeby wyszczotkować włosy? Masz czas, żeby wziąć prysznic? No to masz tych parę dodatkowych minut, które myślę, że jeżeli przełoży się to na język inwestycji, zainwestujesz w siebie, to zwrócą się z procentem. Zapewniam. Więc daj sobie ten czas, taki czas, tę przestrzeń, która jest spokojna, w której nikt Ci nie przeszkadza i zacznij eksplorować. Jak? Dotykaj się poprzez ruchy, które są okrężne, od wewnątrz do zewnątrz. Z takim nadężeniem, z taką intensywnością i taką powtarzalnością, jak lubisz. Możesz ten ruch robić odwrotnie, do środka. Ja wolę ten, bo zauważyłam, że od niego one urosły. I możesz to robić tak samo, ze swoją intensywnością, powtarzalnością, z takimi ruchami, jakie są twoimi. Możesz piersi ująć w taką miseczkę. I lekko je ściskać, delikatnie, bardzo delikatnie lub mocniej, sprawdzając też, w zależności od dnia Twojego cyklu, gdy piersi są mniej lub bardziej tkliwe, co jest Twoim tak, a co jest Twoim nie. Możesz wysyłać tam miłość. Możesz wysyłać tam akceptuję Was, lubię Was, jesteście fajne, jesteście zabawne, lubię jak się kołyszecie, gdy chodzę, albo miałam z Wami złą relację, przepraszam za to, albo wybaczcie, że byłam taka krytyczna wobec Was. To nie było fair. Wysyłaj do nich też takie sygnały, że je akceptujesz lub jest mi trudno, żeby Was w pełni zaakceptować, ale uczę się. Uczę się i wybaczcie mi, że jest mi tak trudno. Możesz też, dla tych z Was, które są na to gotowe, ujmować swoje sutki w międzypalce, delikatnie je podszczypywać albo przyciągać palcami po sutkach, sprawdzać jak one się zachowują, jak szybko twardnieją, jak bardzo twardnieją.
bawić się tym. Możesz piersi ująć w miseczki i potrząsać nimi delikatnie. I to sprawi, że być może zobaczysz, jak one właśnie lubią taki delikatny ruch. Być może to z tobą nie gra, więc możesz na przykład wziąć kawałek jedwabnego szalika lub piórka i sprawdzać, jak twoja skóra reaguje na taki z kolei dotyk. Możesz przeciągać po nich samymi opuszkami palców. Ale daj to sobie. Możesz wziąć trochę olejku między dłonie, rozgrzać go w dłoniach i rozmasować swoje piersi całymi otwartymi dłońmi. Możesz też po prostu przyłożyć swoje dłonie do swoich piersi i tylko je tu trzymać. I nic więcej. I wiesz co? Spróbuj. Spróbuj spośród tej gamy ruchów, tego co teraz opisałam, wybrać dla siebie to, co z tobą rezonuje. I daj sobie tych kilkanaście minut. 4 dni w ciągu najbliższego tygodnia i zobacz, jak się czujesz. Zwróć uwagę, jak wchodzisz do pomieszczenia. Zwróć uwagę, jakie są twoje ruchy. Zwróć uwagę, jak ludzie na ciebie reagują. Zwróć uwagę, jakim głosem mówisz. Zwróć uwagę na swoją postawę. Jest coś fajnego w tym, bo kiedy zaczynamy rzeczywiście łączyć się ze swoimi piersiami, część moich klientek mówi, no to co wspomniałam wcześniej, że one zmieniają swój kształt i rozmiar odrobinę, ale też moje plecy się wyprostowały. Moja głowa się odrobinę uniosła. Wchodzę pewniej, poruszam się płynniej, jakby bardziej tanecznie. Mam taką lekką jakość, jakbym była powietrzem. Podoba mi się to. Byłabym bardzo arogancka i nieprawdziwa, gdybym powiedziała, że to będzie dla każdego grało w ten sposób i że to dla każdej z Was będzie przekładało się właśnie tak. Byłabym arogancka, bo są kobiety i są takie z Was, były takie wśród moich klientek, które na zaproszenie do takich procesów reagowały z pięciem, reagowały tym, że jasne Sabino, spróbowałam, ale to mnie tylko... Nie, no nie, to nie jest dla mnie, ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, nie mogę. Lub stwierdziły, spróbowałam, ale to jest głupie. Albo uznały, nie, ja nie chcę. Albo nie, nawet ja nie mogę. Chciałabym, żebyś wówczas spojrzała na to nie jak na blokadę, nie jak na coś takiego, co jest ograniczające, ale jak na feedback. Coś w twoim systemie nerwowym, coś w twoich emocjach pokazuje ci, że poprzez kontakt ze swoimi piersiami lub brak relacji ze swoimi piersiami, dotykasz czegoś, co jest dla ciebie takie trochę bardziej trudne. Coś, co jest bolesne. I to od ciebie zależy i to jest tylko i wyłącznie twoja decyzja, czy chciałabyś wejść z tym w dialog, bo to jest tylko feedback. Możesz coś z tym zrobić, jeśli chcesz, ale nie musisz, jeśli uznasz, że nie chcesz. To jest tylko i wyłącznie twój wybór. Ja kiedyś, gdy pierwszy raz doświadczyłam takich praktyk, właśnie byłam na tym etapie i to było dla mnie, powiem wprost, miałam poczucie ohydy. Wzbudziła się we mnie ohyda i wstręt na możliwość i szansę obcowania z moimi piersiami w ten sposób. To była ohyda i wstręt, pamiętam to dokładnie. Miałam taki odruch wymiotny. Bardzo nienawidziłam mojego ciała dawniej. Ono było dla mnie obrzydliwe, ohydne, wstrętne. I to się wzmocniło przy takiej praktyce. Więc ja nie chciałam. Ja uznałam, nie, ja nie chcę. Ja chcę po prostu sposobów na to, żeby szybciej dochodzić. To była moja motywacja. Przykre to jest, jak o tym myślę teraz, ale takie to było. Dlatego są z Was takie, które być może są teraz na tym etapie. W jakiś sposób w pewnej chwili, bo naprawdę wielu, wielu, wielu miesiącach załamań i zniszczenia emocjonalnego, to już uznałam, mi to nie służy. Mi to po prostu nie służy. Może ja jednak chciałabym się zaakceptować i pokochać. I tak też zrobiłam. I ten element zespojenia się ze swoimi piersiami i takiego przyjęcia ich potencjału, to było to coś, co mi naprawdę bardzo pomogło. Zauważyłam też, ile dobrego się dzieje, kiedy wysyła się do czegoś miłość. Jak bardzo te moje znienawidzone, takie dosłownie uwalone kompleksami piersi stały się dla mnie piękne. Razem ze swoją niedoskonałością. Ja już się ich nie czepiam. I one nie są modelowe. I nie będą. I trudno. Ale są moje. Są moje. I ja jestem za nie odpowiedzialna. I one mnie cieszą. I ja wiem, co zrobić, żeby dawały mi orgazmy. I ja wiem, jak do tego zaprosić mojego męża. Żeby jemu też dawały przyjemność, kiedy on daje mi orgazmy z nich. I one dają mi dużo poczucia pewności siebie, swobody w moim ciele.
I mówię o tym wszystkim nie dlatego, żeby pokazać jakby, nie wiem, żeby się chwalić albo coś takiego, ale mówię o tym, bo droga do tego prowadziła właśnie poprzez takie praktyki. Więc jeśli którekolwiek z tych punktów, które wymieniłam, które mogłabyś robić dla siebie, dla swoich piersi, mogłyby ci pomóc w tym, jeśli tego chcesz, żebyś była na swoim takim spójnym poziomie, tak jak ja dawniej nie byłam, a później do niego doszłam, to bierz to, zrób z tego swoim i ciesz się tym po prostu. A ja w takim razie liczę na to, że to wideo służy czemuś dobremu, że będzie służyło jakiejś cudownej kobiecie spośród Was temu, żeby rzuciła trochę uwagi, trochę więcej miłości właśnie swoim piersiom. I mam taką nadzieję właśnie, że tak to będzie służyło. I wypowiedzcie się w komentarzach, co myślicie. Jeśli macie ochotę, to podzielcie się tym wideo z innymi. A ja, tak jak zawsze, życzę Wam soczystości miamuśności. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.